Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest Medieval Dynasty. Witam Państwa bardzo serdecznie w trzeciej urodziny kanału Gra na Kompa. Jak zwykle wszędzie leje. Ja nie wiem, co się tu dzieje. Wszędzie leje. Natomiast, proszę Państwa, no z racji faktu, że dzisiaj mamy taki wyjątkowy dzień, to sobie troszeczkę pochilloutujemy. I może wykonamy trochę misji jakichś takich. O, tutaj widzę, że Batylda by coś dla nas miała. Zapytajmy się, o co Batyldzie chodzi, a sądząc po stroju, pewnie by chciała jakiś łuk. Batyldo, czy mogę ci w czymś pomóc? Może być mi potrzebna twoja pomoc. O co chodzi? Mam zamiar iść na polowanie, ale wciąż brakuje mi sprzętu. Zdobędziesz go dla mnie? Jasne, to nie potrwa długo. Kamienna strzała. 21 sztuk kamiennych strzał by potrzebowała. Okej, dobra. Zorientujmy się tylko, no na pewno kamień będzie potrzebny, ale to raczej nie tylko. Co by tutaj jeszcze trzeba było zrobić? Prosta pochodnia. Czekajcie, a to nie tutaj? Może tu w kuźni? Może w kuźni? Czekajcie, tam jest wyjście. No dobra, trochę się zakręciłem. Zobaczmy w kuźni, czy tutaj kamienna strzała. Brązowe bronie, miedziane bronie, żelazne bronie. O kurde. Dobra, czekajcie, a może we kwipunku? We kwipunku coś będzie? Kamienna siekiera. O, żeż ty synu. Ale się wpierdzieliłem teraz. Normalnie jak w Ambergold. Nie, no to jest wręcz niemożliwe. A czekajcie, tutaj może. Drewniane bronie, kamienne narzędzia. Broń jest z kamienia, dobra, jest, uf. No, powiem wam, kamienna strzała, co jest potrzebne? 10 patyków. 10 patyków, 2 kamienie, 10 piórek. Nie wiem, czy będę miał piórka. Oj. Patyki to będę miał. Akurat 21, tak? 21, czyli muszę mieć po tutaj 30 patyków, 30 piórek i 6 kamieni. To ładnie. Nie wiem, czy będę miał 30 piórek, trzeba to sprawdzić. Zobaczmy. Piórka. Czy piórka gdzieś by się tutaj znalazły? Piórko. Ja, kurczę, nie! A skąd ja mam tyle piór? Może, słuchajcie, dlatego, że mamy kury i gęsi. Może to one dają. Dobra, ale fart. Normalnie fart. Już powiem wam szczerze, że traciłem nadzieję. 30 w takim razie, proszę bardzo. 30 piórek. Do tego 30 badyli sobie weźmiemy. O. I 6 kamieni. O, tego kamienia jest ciut mało. Tam jeszcze na ziemi leżą kamienie. O, tutaj mamy jeszcze od groma tych kamieni tak naprawdę. Ale kopalnia nie wydobywa. W związku z tym, no, wypadałoby tam to zmienić. Ja już po hobo, to tak jak pada, to staram się pod dachem gdzieś tam chować i tak dalej. Takie, wiecie, przyzwyczajenie. Dobra. Ogarniamy, słuchajcie. Proszę bardzo, kamienna strzała. Na pewno kamienne strzały Batylda chce? Na pewno. Dobra. No i zrobione. No to ogarniamy to. Ogarniamy to. Idziemy do Batylda. O, a gdzie się Menda podziała? Już gdzieś poszła. Ej, ty, Batylda! Przecież ja tutaj dla ciebie mam prezenty, no. No i ganiaj, człowieku, teraz. Szukaj wiatru w polu. O, jakiś kuń nam tutaj wylazł. No Batylda, no. No i gdzie ciśniesz? No gdzie ciśniesz, no? Popatrz, no. Zobacz. No, tak powinno to wystarczyć. Oto trochę złota na wszelkie niedogodności. 18 punktów reputacji dostaliśmy. To jest masakra. Naprawdę, to jest masakra. Zważywszy na to, że ja potrzebuję zdobyć punkty reputacji, żeby powiększyć tutaj ilość osób zamieszkałych w naszej osadzie, no to jest masakra. Naprawdę. Dobrze. Idziemy dalej. A to moja małżonka tak ciśnie siekierą. Ładnie. Ja nie poznałem, bo jakąś pieluchę na głowę założyła. Najwyraźniej ostatni krzyk mody. Dobra, tutaj chyba coś synuś by od nas chciał. O, tak, już widzę emerytka.
Zaraz, emerytek, to mógłbyś się w końcu za jakieś dziewczyny zabrać, bo to już czas najwyższy. Synu, co potrzeba? Czy mogę ci w czymś pomóc? Tato, nudzi mi się. Możesz mnie zabrać ze sobą na polowanie? No, kurwa, no syna bym nie zabrał. Pewnie, że tak. Tylko idziesz ze mną. Normalnie zapuściłbyś sobie włosy, bo wyglądasz po prostu jak... Naprawdę, nie powiem kto i co. Pod piątką mamy kuszę. W związku z powyższym ładujemy. I ciśniemy. Chodź, młody. Idziemy. Zapolować. Idziesz? No idzie, biegnie. Tylko rusz tyłek. Co ty... A skąd ty masz takie ciżemki? Matce żeś podpierdzielił śmierdziuchy, tak? No czekaj, niech wróci do domu. Zobaczysz, no, dopiero ci pokażę. Patrz, już idzie. Lepiej chodź za mną, szybko. Szybko. Dobra, idziemy. Zapolujemy na dzikie zwierzę, groźne. O nazwie dzik. Idziesz, synek? No, chodź. Tatuś nie może się za tobą rozglądać, bo mnie zaraz dzik tutaj weźmie od tyłu. No i co tam, synuś? Jak tam z dziewczynami idzie? Masz już jakąś na oku? No to wiesz, bo tatuś teraz winko pędzi. Więc przydałoby się jakieś weselisko wyprawić. Albo co? Dobra, mamy tam odyńca. I teraz... Popatrz, synek, tak się strzela do dzików, widzisz? No. I teraz zobacz. Podchodzisz do dzika, rozglądasz się, czy nie ma nigdzie kumpli. Zazwyczaj wychodzą w ostatniej chwili i go skurujemy. A my mamy 4 dziki upolować. Albo jelenie, o. Dobra, to teraz tak. Synek, pamiętaj, że trzeba tu ogarniać jeszcze bełty. Żeby nie było. No. I teraz tak, obciągasz, naciągasz. Kurde, człowiek przejęzyczy, to potem opacznie go zrozumieją. I ciśniemy dalej. Tam Batylda sobie poluje, to może nie będziemy jej przeszkadzać, to chodź pod Denicę. Tam powinny być dziki. Idziesz, synuś? Chodź, syneczku, chodź. Tatuś ci pokaże, jak to się robi. Żebyś wiedział na przyszłość. Potem będziesz swojego synka uczył. Tylko bardzo proszę żadnego LGBT. Tylko ładną dziołchę mi przyprowadzić. Tatuś musi ocenić. Widzisz, syneczek, widzisz? Tak się to właśnie robi. Swoją drogą dziwię się. Batylda, sorry koleżanko, ale... Nie wnikam. Tutaj bardzo dużo ziółek dookoła rośnie. Nie wiem, co ona się tam... Za co ona się złapała, ale... Niezły haj. Idziemy. Chodź, synuś, nie bierz przykładu z cioci, bo wiesz... Ciocia za dużo ziółek używa. Idziemy pod Denicę. Tam powinny być zwierzątka, które nas interesują. Jeszcze 2 musimy upolować i będzie dobrze. O. Ktoś już się wykopertnął tym wozem tutaj. A tego wozu to tu chyba nie było kiedyś. Synuś, jak pijesz wodę, to pij stąd, bo to, syneczku, idzie woda od źródełka, wiesz? Nie pij z rzeczki, bo ja widziałem, że tam nasze kobiety to pranie robią, a co po niektórzy po winku, to nawet tam się załatwiali. W związku z powyższym odradzam. I odradzam kąpiele w takiej wodzie, bo możesz parchów dostać. No. Dobra, szukamy dzików, synek. Bo to nie ma na co czekać. Tutaj trzeba się spieszyć, bo nocka za pasem. A jak nocka, to kto wychodzi? No, synek. No, wilki.
Wilki. No, zapamiętaj. A wilków nie chcemy spotykać. Więc idziemy teraz. Kuźwa 17 lat i nie wie, że wilki w nocą wychodzą, no. Dobra. Gdzieś by tu odyńca jakiego spotkał. Pytanie tylko, gdzie się ten chczai? O, i jest, ty. I się lampi. I myślisz, że go nie zobaczę. A tatuś wszystko widzi, synek. Wszystko tatuś widzi. Oprócz tych rzeczy, których nie widzi. No, tam jest następny. Zobaczmy, czy gdzieś tutaj nie ma jakiego. Dobra, tamten stoi w miejscu. To tego koleżkę oskurujmy. Tamten jeszcze stoi. Jeszcze nie wie, że tutaj się penetracja odbywa. Ale zaraz się dowie, jak go spenetrujemy bełtem. No i synek, uważaj teraz, bo teraz będzie branko od tyłu. Patrz. Popatrz, kuźwa. Widzisz? Widzisz, jaki bezczelny? Musisz zawsze, syneczku, uważać. Jak podchodzisz od tyłu, pamiętaj, że zawsze możesz trafić naprzód. Także musisz być czujny i przygotowany. No i jest dobrze, i jest dobrze. No, synek, tak było na polowaniu. Tatuś ci pokazał. Dziękuję, ojcze, to było ekscytujące. Żaden problem, synku, powinniśmy robić to częściej. No. To może ja sobie jednak naciągnę tego bełta, bo nie wiadomo, co będzie w drodze powrotnej, nie? A teraz głupio się popisywać przed synem, a później zginąć, nie? Trochę nie wypada. Dobrze, bo ja widzę tak, polowanko zaliczone, proszę państwa. Dobry uczynek dla Batyldy zrobiliśmy, bo strzały wykonaliśmy, więc też dobrze. No to chyba zasłużyliśmy na nagrodę w postaci jakiegoś żarełka. No to idziemy. Niebawem zima, to już ostatni, powiedzmy, dzień lub miesiąc jesieni. Wy tam pisaliście, że owoce się zbiera z drzew tam z sadu jesienią. No tak, tylko najpierw drzewa muszą wyrosnąć, nie? Wypadałoby, żeby wyrosły. Możemy oczywiście pójść skontrolować, jak to teraz wygląda w naszym sadzie. Bo przyznam szczerze, że sam nie wiem. Dobra, ta kusza już może być schowana. Bo tu raczej nam nic nie grozi. Chyba, że coś się tam zmieni i wilki podejdą, bo czasami podchodzą. One tutaj gdzieś dotąd podchodzą tu. O! I grasują, także... Ja będę przedłużał tutaj tę palisadę, oczywiście, jak najbardziej, tylko problem polega na tym, że nie wiem, ile ja jeszcze potrzebuję tutaj miejsca. I to stanowi jednak problem. Natomiast jak na razie jest dobrze. Jak na razie jest dobrze. Nie ma się czym przejmować. Kuźwa, te zwierzęta to naprawdę... Wiecie co, ja kiedyś po prostu zrobię tak, że powyburzam te wszystkie kurniki, te gęsi i tak dalej. O, jakieś gawiedzie. Mederyka, Leonarda. No dobrze, i się dziewczynki bawią. No to dobrze, no to niech się bawią dziewczynki. To im więcej tutaj społeczności w naszej osadzie, tym lepiej. No, a ja kiedyś powyburzam te wszystkie kurniki, gęsiarnie i tak dalej. Wsadzę to w jedno miejsce i zabuduję. Dookoła, płotem. A reszta niech se radzi. Buraczki. Weźmy sobie tak, powiedzmy, no nie wiem, ze 12 buraków. Chociaż nie wiem, czy buraki warto byłoby wcinać. Mamy tutaj mięcho też. Więc mięso możemy wrzucić od razu. Pyk, ciach. Wiadro z wodą. Podobno teraz tam pisaliście, że wiadra trzeba sobie samemu robić. Nikt nie jest doskonały. W związku z powyższym, no trudno. Zjedzmy sobie buroki. No kurde, ale jaja, 12 burakami się nie najadłem. Tak, do pełna. Myślałem, że 10 starczy, ale widzę, że nie. Dobrze, co się tutaj dzieje? Tu daliśmy ciała, niestety, bo tutaj owiec rośnie, a tutaj kapusta. A nie, no nie, dobra, cofam to, co powiedziałem. Nie daliśmy ciała. Jak tam sad wygląda?
Ktoś z was też pisał, że grusze bardzo ładnie wyglądają w momencie, kiedy już tam rosną i tak dalej. No jak na razie, jak widzimy, no jesteśmy w powijakach, więc no, o owocach możemy chwilowo zapomnieć. Jeśli chodzi o chmiel, no to w sumie to ja tak no, de facto to nie wiem, czy on w tym sezonie będzie już zbierany, czy też nie będzie zbierany, jak to wygląda mniej więcej. No niby jesień jest, ale tak... Nie wiem. Możemy jeszcze sprawdzić w tym, w stodole? Kuźwa, co ty chłopie ogarniasz? Ty też jakieś ziółka palisz? Kuźwa, wyskoczył jak porąbany, mnie wystraszysz, normalnie mało co się nie zes... No, ale widzę, że towarzystwo wzajemnej adoracji to tutaj. Możecie mnie puścić? Dziękuję. Co tu się wyprawia? Sporo nasion marchewki mamy. Kapusty zresztą też. Z tym owcem to tak jest. No, powiem szczerze, że znowu trzeba pewnie będzie kupować karmę dla zwierząt. Ile my to mamy? 276 tysięcy. No cóż poradzić. Dobra, jeszcze został nam magazyn jedzenia, żeby go przetrzepać tak konkretnie. Typowo w poszukiwaniu chmielu, a nie czegoś do roboty. No to patrzmy, plastry miodu, patrzcie ile mamy plastrów miodu, przecież można byłoby to coś tutaj ciekawego zrobić, dla przykładu miód pitny, bo tak jak też ktoś z was pisał, Zagłoba, Szlachta lubili miód pitny, no to możemy iść w ich ślady, w końcu czemu nie, stać nas. Także takie rzeczy. No ale jak widzimy, o patrzcie ile żyta, o żeż ty synu, nie no to dobra, to okej, okay. Nie, ja się z tego tytułu cieszę, bardzo się wręcz cieszę. Bo to później trzeba będzie przerobić i będzie dobrze. W porządku. Zobaczcie, ile mamy wiadra z mlekiem. Ja jedną rzecz muszę wypróbować, wiecie? Jedną rzecz muszę wypróbować. Weźmy sobie to wiaderko. I teraz tak, wyjdźmy z tego, otwórzmy ekwipunek, sprawdźmy, czy mamy jakieś wiaderko w ogóle w ekwipunku. Tak, wiadro z wodą mamy, a tutaj mamy wiadro z mlekiem. I teraz chciałbym się tego napić. Okej. Dobra. I zobaczmy, czy nie mamy wiadra. No jest wiadro, no to co wy ściemniacie, że teraz mleko nie daje wiadra, he? Ty wyłobuzy. Pabelluska w konia robicie? Nieładnie. Oj, nieładnie. Się Pabellusek zemści na was, zobaczycie. Proszę się upewnić, jak się coś pisze, a nie głupoty. Dają wiadro, przynajmniej na razie. Dobra. Co tutaj jeszcze można zrobić? Sprawdźmy, słuchajcie, czy jest coś do naprawy. Tak jak mówię, no dzisiaj to taki, może, wiecie co, może w ten sposób sprawdzimy, będzie szybciej. Taki odcinek chilloutowy, ze względu na urodziny kanału. No tutaj brak pracownika, ale uszkodzeń brak. Magazyny. Magazyn zasobów. Który to jest uszkodzony? Aha, magazyn pod Gostowią. Dobra, spoko. I tak musimy tam podjechać, bo mamy chatę wydobywczą uszkodzoną. A ty co się... Co? Ty zostaw mojego konia, dobra? Bo zobaczysz, powiem Otyli. Wiesz, że cudzych koni się nie bije? Mama nie nauczyła? Że tylko swojskie? No. Dzieci, z drogi, Boże, kochany, teraz jak ci ludzie są potrącani przez konie, to na te dzieciaki to trzeba uważać. O, następna parka, no. Mogłem im zrobić jakiś większy ogródek, bez kitu. Dobra, ciśniem, bo to już nocka pomału nadciąga. Moja strzała, pierdzący koń, piątka dzida i jedziemy. Podjedziemy sobie pod magazyn Gostowi, do Media Wiochy. Albo czekajcie, przede wszystkim to zobaczmy, aha, tutaj widzę, że już, że słoma, tak? To może zróbmy tak, bo ja chyba słomę przy sobie mam. No właśnie, a że tu tylko daszek uszkodzony, to nie będę pierdolnią razy jeździł. No i proszę, i chatka wydobywcza już naprawiona. Nie tak chciałem.
Może ten kawałek podjechać na tym kuniu, ze względu na fakt, że jeżeli nie podjadę na kuniu, to... Jeżeli nie podjadę na kuniu... Mógłbyś nie jeździć po drzewach, mogłabyś, przepraszam. To ona pójdzie do domu, no. Mógłbym gwizdnąć. Cicho bądź. Czego rży? Nic się nie dzieje. No, no, no. No. Tylko nie, tylko proszę bez szaleństw. Bo nie dostaniesz jedzenia. Dobra, czyli widzę, że tutaj kłody będą potrzebne. Ile? Dwie. Dobrze. Właśnie, musimy jeszcze sprawdzić, słuchajcie, jak tam stoimy z drewnem opałowym. 632 sztuki. No dobra, no trzeba będzie przerobić, słuchajcie. Dwie kłody na razie sobie ogarniemy. I naprawmy to badziewie. Zresztą trzeba przyznać, że magazyn tutaj pod Gostowią to już dawno się nie psuł, więc miał prawo się popsuć. Dobra, no to w takim wypadeczku... Weźmy sobie w takim razie, bo... Oni zimą to dużo tego jednak zużyją. Weźmy sobie, proszę państwa, może tak, no nie wiem... A może tak z 50 na razie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. I rękodzieło. Proszę bardzo, drewno opałowe. Pyk, ciach, pyk. No i ciśniemy. No, proszę państwa, to jest ostatni film, tak na dobrą sprawę, w dniu dzisiejszym, jeżeli chodzi o urodziny kanału Gra na Kompa. Ja mam takie pytanie do państwa, żebyście, znaczy prośbę, żebyście w opisie napisali, zwłaszcza ci, którzy są tutaj od początku istnienia tego kanału. Co sądzicie? Jak według was, waszej perspektywy, zmieniał się ten kanał przez te 3 lata? Czy na plus, czy na minus? Jeżeli na plus, to co na plus? Jeżeli na minus, to co na minus? Natomiast bardzo serdecznie państwu dziękuję za to, że oglądacie te materiały, że jesteście. Dzięki za łapki w górę. Dzięki wszystkim donatorom, którzy przez cały ten okres czasu wspierali i wspierają kanał Gra na Kompa, bo dzięki wam mamy tutaj całe zaplecze techniczne i polepszamy jakość naszych materiałów, zarówno pod kątem wideo, jak i pod kątem audio. No, jeszcze dużo pracy przed nami, miejmy nadzieję, że za kolejne 3 lata no, znowu będzie można pochwalić się jakimiś dokonaniami i tak dalej. Może jeszcze coś więcej wejdzie na ten kanał, może jakieś zagadnienia techniczne, jakiś kącik techniczny z recenzjami sprzętu dla tych osób, które chciałyby zacząć prowadzić kanał jakiś na YouTubie, a no nie wiedzą, od czego zacząć, nie wiedzą, co wybrać, na co zwracać uwagę i tak dalej. Raz jeszcze dzięki za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie o łapkach w górę, bo są one potrzebne. Dzięki waszym łapkom w górę, dzięki waszym komentarzom ten kanał może dotrzeć do większej ilości osób, a dzięki temu my możemy się rozwijać i dzięki temu, że osoby dochodzą do nas, że jest dużo tych wyświetleń, że oczywiście reklam więcej oglądacie, dzięki czemu my możemy tutaj od Google'a otrzymywać ekwiwalent pieniężny, który przeznaczamy również na rozwój kanału, na klucze do gier i tak dalej, bo nie zawsze twórcy nam podsyłają te klucze. Coraz więcej twórców podsyła, ale nie wszyscy. Czasami do gier AAA niestety, ale musimy kilkaset złotych wyrzucić tylko po to, żeby jakiś film mógł się ukazać z danej gry na naszym kanale. I to idzie właśnie z reklam. Pieniądze z donatów, jak wiecie, idą na sprzęt. Taki jest mój układ z wami, tak żeśmy się umówili, no i słowa dotrzymuję. Także dzięki wielkie za to wszystko, co robicie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.